Michał Tarabańka. Gotowy na rewanż? Gotowy, zwarty w 100%. Powiedz, co byś powiedział Krzysztofie Kułaku jako rywalu? Doświadczony zawodnik, bardzo solidny. Ciężki taki trochę do walki, bo jest taki chaotyczny. Nie wiadomo, co tam zrobi, także no... Same dobre rzeczy, no nic złego na niego nie powiem. Między nami nie ma żadnych zgrzytów, to jest czysto sportowa walka. Co w poprzednim waszym pojedynku poszło nie tak? Dałeś się zaskoczyć? Kurczę, to nie tyle, że się dałem zaskoczyć, tylko po prostu nie byłem odpowiednio przygotowany. No i to tam trochę opadłem sił w pierwszej rundzie, gdzie tam poszedłem z Krzyśkiem do parteru, co mi kosztowało się dużo sił i... No i on w drugiej rundzie to wykorzystał, no po prostu. Dzień przed walką ciężko o to pytać, ale powiedz, jesteś gotowy na ten parter? Podejmiesz tę grę w parterze? Jestem gotowy, tylko nie wiem, czy będę się bił z nim w parterze. Będę wolał raczej skończyć to w stójce. Kułak jest pionierem MMA w Polsce. Oglądałeś jego pojedynki te kilka lat temu? Jakieś tam oglądałem, ale wiadomo, no każdy tam trochę on tam trochę się nie bił, ale ostatnią walką to ja się... To już była nasza walka, także wiem więcej na co się przygotować i się na to przygotowałem. Chciałbyś zostać w FEN na dłużej? Tak, jak najbardziej. Jest fajna organizacja, przyszłościowa, rozwijająca się, także jak najbardziej musiał tu zostać. Masz już jakieś rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć po ewentualnym zwycięstwie z Krzysztofem Kułakiem? Nie, w tym momencie się skupiłem tylko na tym rewanżu. Przygotowywałem się z pół roku do tej walki. Po przegranej z Krzyśkiem ja już od razu wiedziałem, że ten rewanż będzie, bo była taka umowa jeszcze w PLMA, ale że tam PLMA już jak na razie to tam nic się nie dzieje. To się odezwałem do włodarzy FEN-u, żeby taki rewanż właśnie zrobić, nie? No i już od dłuższego czasu się przygotowuję, jestem bardzo dobrze przygotowany na tą walkę, na wszystkie ewentualności, także Krzysiek będzie miał ciężko tam cokolwiek zrobić w tej walce. To jeszcze opowiedz może trochę więcej o tych przygotowaniach, bo to bardzo długi okres. No bardzo długi okres, przygotowywałem się w Berkut w WCA Fight Team pod okiem trenera Roberta Jocza. Jest tam mnóstwo świetnych, doświadczonych zawodników. No i sam trener Jocz jest jednym z najlepszych trenerów, także wszystko układał, całe przygotowania, plus tam wiadomo, jeszcze chłopaki tam coś tam od siebie zawsze pomagają, coś podpowiedzą. No i forma jest super. Miałeś okazję się sprawdzić na tych słynnych już sparingach? Boksowałeś z Arturem Szpilką na przykład? Nie, Artur to waga ciężka, to raczej tam z nim nie sparowałem, ale miałem na przykład przyjemność sparować z Tomaszem Narkunem, jak przyjechał do nas, to sparowałem z Tomkiem. Nie no, ze wszystkimi sparuję, prawda? I te sparingi wychodziły super. Ten plan, który mamy założony na tą walkę, to właśnie na sparingach wychodził, także jestem spokojny. A propos Tomka Narkuna, zszokował w zeszłym tygodniu. Powiedz, mocno całe WCA Berkut rozpracowywało Mameda? Znaczy, ja wiedziałem, że tak to się to skończy, bo Tomek jest bardzo silny. Ta stójka niby jest chaotyczna, ale te ciosy są mocne. I wiedziałem, że jak Mamed pójdzie do tego parteru, to się tak skończy, no bo tym trójkątem to on wszystkich poddawa, prawda? W narożniku jutro Robert Jocz i kto jeszcze? Robert Jocz, Daniel Omielanciuk i trochę z chłopaków od nas jeszcze na pewno. Czyli mocny skład. Mocny skład i trzeba się dobrze pokazać. Nie można dać plamy. Co byś powiedział Krzysztofowi teraz przed walką? No co mogę mu powiedzieć? No musi się przygotować się na ciężką bitkę. Gdzie nie będzie miał na pewno lekko. Dziękuję serdecznie, widzimy się jutro. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.